Like the attention, girl, I know you. Know you, but you're everything I wanted. Siemanko mordeczki, witam bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam bardzo serdecznie w Farming Simulator 2017 na kariera młodego odcinka ponownie. Dzisiaj mamy sobie dość fajną pracę, ponieważ przetestujemy sobie bardziej mój nowy agregat, mój nowy kultywator trzeba przetestować. Jak widzicie, już zytur jest podpięty, czy w sumie agregat jest podpięty pod kultywator, pod mój od mojego zetura. No i co? No to wsiadamy sobie do zetura. Palimy zetura. Dobra, opuszczamy. No i lecimy. Ten agregat jest naprawdę fajny, ponieważ on dość duży i naprawdę szybko się nim robi. Wczoraj w ogóle poza odcinkiem trochę popracowałem tutaj. Już miałem całe pole tutaj skultywatorowane, to co teraz właśnie kultywatoruję, ale coś wywaliło mi nagle save'a. No i nie zapisało. No ogólnie wszystko już poorałem. No ja mam wszystko już poorane, te wszystkie pola, tylko teraz zostało pouprawiać troszeczkę do siewu. Będziemy sobie uprawiać je do podsiew, bo w tym roku wysadzanie będziemy mieli dość dużo siewu. Chyba nie będziemy sobie, dzisiaj może jeszcze się uda, prawdopodobnie przewiduję jeszcze dłuższy ten odcinek, bo mamy tutaj kasi. Mam trochę kasy. No i możemy dzięki temu kupić w końcu może nasz nowy nabytek. Prawdopodobnie przewiduję dwa nowe nabytki, jeśli nam styknie kasy. I będziemy mogli sobie śmiało już działać. Póki co i kasy zarabia troszeczkę więcej. Nie tylko siać stricte zboża i tak dalej. Ale to wszystko się już dowiecie, mam nadzieję, że dzisiaj. Bo na dzisiaj przewidziałem właśnie drobne zakupy. Bo dawno chyba w odcinku Kariera Młodego Rolnika, czekajcie, bo ta podkładka trochę przyległa, dobra. Dawno nie było właśnie jakichś, dawno nie było jakichś zakupów. Nie przydałoby się też coś nowego kupić. Tym razem już nie stricte jakąś maszynę, można powiedzieć. I nie czynną maszynę, no. Nie stricte jakąś tam ciągnik czy coś, bo mamy już flotę ciągników. Na razie na kolejny tam sezon, czy sezony. Teraz trzeba właśnie iść troszeczkę w pieniążki, żeby zarabiać w końcu troszeczkę many many, bo żeby się rozwijać, trzeba po prostu teraz nowszych rozwiązań, które dadzą nam trochę nieco większy dochód z odżywią. Troszeczkę, żeby ożywić tą naszą serię, ożywić to całe no, nasze gospodarstwo. I myślę, że tak sobie będziemy to wszystko robić. I teraz zastanawiam się, bo chcę, na pewno nie chcę zrezygnować z mojej serii Co piszczy w YouTubie, ale nie wiem do końca, czy ja się do tego nadaję w końcu, nie wiem. Tak samo zrobić to wszystko, te ciężkie rozmowy, ale no jak widzicie, wychodzi tak, że nagrywam coś z farminga, ponieważ no to jest moja ulubiona gra i jestem na pełny z farmingiem. Kiedyś to na moim YouTubie nie było nic innego, tylko farming. I tylko przeciągałem ludzi na farmika. No i tak wam powiem, że chciałbym, nie wiem, myślałem o tym, żeby po prostu cały czas nagrywać farminga swojego, czy tam 19, czy to farminga 17, żeby po prostu ja się w sumie wybiłem na farmingu od początku mojego YouTube'owania i na żadnej innej grze i szło to dobrze. No ale potem już po drodze weszły już różne ciekawsze gry typu Fortnite i tak dalej. Bo tak sobie ogólnie patrzę na... Nie mogę powiedzieć, że nie patrzę na popularyzację gier. Ogólnie teraz popularne, z tego wiem, że na pierwszym miejscu dałbym popularność na czasie, jeśli chodzi o gry, kategoria gry. To Fortnite, potem tam byłby GTA 5, a następnie Minecraft. Minecrafta dużo teraz jest. Dużo tych takich youtuberów, którzy właśnie od początku aż do końca, aż do dzisiaj cisną tylko Minecrafta i na czym innym się nie wybijają. Po prostu moim zdaniem i jakbym dalej został, jestem ciekaw, co by było, gdybym został na swojej kolebce,
mojego YouTube'a, czyli na farmingu, bo na przykład dużo YouTuberów, czy Dokness, czy reszta innych Minecraftowych YouTuberów, oni cały czas siedzą w tych swoich, przeważnie tych Minecraftach, czy RockZromb, no i dużo innych takich Minecraftowych YouTuberów, oni cały czas siedzą w tym Minecrafcie i cały czas tylko co to nowsze ciekawe pomysły mają do Minecrafta, ponieważ Minecraft jednak nie upadł, on się rozwija. Rozwija się tak samo farming, widzicie, już mamy 19, ona się bardzo rozwinęła, bo tam mamy na przykład nowe uprawy, nowe zwierzęta, na przykład doszły konie, dużo nowych możliwości naprawdę i jest co pokazywać w tym farmingu. Jest tyle rzeczy, których ja na przykład nie pokazałem w farmingu, jeszcze tyle prac, których ja na przykład nie nagrałem i staram się teraz to właśnie robić i nie wiem co dalej będzie, myślę, że sobie po prostu będę takim dobrym rolniczym youtuberem, taki jak byłem, być i będę. Ale to może zdarzyć, będą się jakieś inne gierki, ten jakieś tam luźne pykanko czy coś, coś innego da odmiany. Ale no może u mnie na razie farming się cieszy popularnością, bo to 30 wyświetleń pod każdym odcinkiem, czy to z farminga, czy to nie, czy to z innej gry. Tak troszeczkę ciężkie przebicie. Moim zdaniem chciałbym zrobić o tym, co piszczy w YouTubie, to tak może nie bardzo bym na to poświęcać. O takim piszczy w YouTubie. Piszczy, no ale ciężkie rozmowy, tylko to jest gra, tak, gdzie są te karty, to wszystko widzicie, tak? Ale chciałbym tu wyjaśnić po prostu pewną rzecz, która mnie może, no nie ukrywam, będzie mnie boleć i nadal mnie boli. Jak patrzę na tego po prostu polskiego YouTuba. Jakby to wam powiedzieć, no troszkę zaspoileruję, może nagam, nie wiem, jak będziecie chcieli, mogę tam teraz wam zaspoilerować, to będziecie sami ocenicie, czy chcecie takie coś, żeby nagrał to. Bo ciężkie rozmowy to może nie, ale może bardziej co piszcie w YouTube, bez jakichś tematów, tylko jeden główny temat. Tematem głównym byłoby zasięgi, już kiedyś o tym robiłem odcinek, ale teraz to bym zrobił troszkę bardziej poważniej. Co YouTube w ogóle tak naprawdę robi teraz z tym, co za gównoburzę robi teraz, ponieważ młodzi twórcy, młodzi, nowi, świeżacy, tacy po prostu ludzie jak ja, czy reszta innych, tam po 300, po 200, po 500 subów, no już około tak 800 subów, tak przed 1000. Przed 1000 subów ci twórcy, tak 1000, to tak do 1000 subów, po prostu ci twórcy są bez szans teraz na YouTubie. Od początku tak było w sumie YouTube'a, że większość tych do 1000 no nie ma szans, nie ma szans przebicia. No to jest 30 wyświetleń pod jednym odcinkiem i 3 łapki w górę, czy tam nawet przy dobrych wiatrach 6 łapek w górę. Zauważyłem, że teraz na YouTubie dużo popularna jest muzyka na przykład. Jeśli ja na przykład zrobiłem teraz muzykę, która na przykład jestem rolnikiem, wyrobiło 600 wyświetleń ponad. Następna piosenka moja druga, to tam było już z Bukim Pukim, to już było 300 wyświetleń, nie, tam już jest 500 wyświetleń, druga piosenka już 500 wyświetleń, a następna już zrobiła 300 wyświetleń, więc jest różnica pomiędzy 30 czy tam 60 dobre tam wyświetleń, a 600 wyświetleń pod czymś, co jest w ogóle innym gatunkiem w ogóle filmu, ponieważ klip, muzyka, nie? Teraz przyciąga ludzi, widzę, jeśli chodzi o młodzież i w ogóle dużo widzę, że troszkę jak starszy człowiek, wiem, może troszkę być takim człowiekiem, podrzędzić, ktoś mówi, kurwa, kiedyś to było, ale serio, teraz widzę, że kamerzysta, 11 milionów pod swoją piosenką, naprawdę jest dużo, wow. Czy taki kamerzysta, czy kruszki, czy tam po prostu frizy, nie frizy, inne tam te... Ale moim zdaniem niektóre są rzeczy, znaczy ja oglądam friza na przykład, tam lubię, nie, ale na przykład kruszki, czy kamerzysta, moim zdaniem połowa polskiego YouTube, czy połowa, pewna połowa YouTube'a, tak zwane, ja to nazywam gówno content. Czyli kopiowanie, bo już pauza challenge na przykład oglądałem chyba na 5 czy 10 kanałach, bo każdy to robi niby na swój sposób, ale no sens ten sam, jak mówię, nie?
i to po prostu już tyle tych kanałów challenge'owo, prankowo, nie wiem, vlogowych jest dużo, masa. A takie na przykład gamingowe kanały, to nie ma ich zbyt wiele. Pamiętam, że oglądałem sobie kiedyś Lekko Nie Będzie i był tam kapitan Brodni, coś takiego, taki był pan, taki gościu. I on się wypowiadał, że no gaming to już nie to samo, w dzisiejszych czasach już nie ma takiego znaczenia aż tak wielkiego. Ponieważ no jeśli chodzi o gaming, no to teraz gaming się trzyma, ale tylko pod takim względem, że są pewne stricte gry, które mają hype. Po prostu gry ogląda się tylko do momentu, kiedy na nich jest popyt i jest hype. Był hype na Fortnite'a i jeszcze się utrzymuje Fortnite na czasie, ale już powoli gaśnie z karty na czasie, to znaczy, że gry są jakby taką kategorią, czy tylko tymczasową, nie tak jak muzyka, czy te inne pranki, czy te wszystkie gówno kontenty, które tak nic nie wniosą do żadnego życia. Nie chcę tu właśnie teraz powiedzieć, że moje filmy coś wnoszą do życia, ale na przykład chciałbym po prostu, żeby moje filmy troszeczkę zyskały na wartości, ponieważ ja na przykład się nie mogę równać z takim jakimś innym kanałem, no nie wiem, o Kruszwilach, czy Kamerzystach, czy po prostu innym, no. Ja się nie mogę równać z takimi kanałami, które mają po 100 tysięcy subskrybentów, czy coś takiego, tych kanałów gamingowych, no ponieważ, nie wiem, albo ja nie mam przebicia, albo moje filmy są nieciekawe, albo już sam nie wiem, ponieważ poświęcam trochę czasu na montowanie filmu, czasami dwa dziennie chodzą jednego dnia, żeby po prostu nadrobić. Z tą regularnością jest jak jest, ale jest. Suby zawsze były, być i będą, no ale fajnie by było, jakby te 348 subskrypcji jak było, to żeby zostało, nie? I żeby rosło. Bo chciałbym tak jeszcze mieć w tym roku ponad 400 subskrypcji. Spokojnie byśmy to byli w stanie zrobić, bo już jesteśmy prawie już na połowie tego sukcesu, żeby mieć 400 subskrypcji, bo już jest 3 subskrypcje do 350 i drugie 50 subskrypcji, to już będzie dla was po prostu tak. Bo ja bym chciał po prostu, żebyście zachęcali swoich ludzi, tam znajomych, to mam na myśli, którzy po prostu lubią takie rolnicze gry, czy po prostu cokolwiek, co tam to może zaciekawić. No i też zapraszam do mojego drugiego blogerskiego, może nie tylko może gry, bo może vlogi rolnicze, rolniczo-ogrodnicze, takie po prostu przydatne, które prowadzę na Jański Rolnik Team. Tam naprawdę jest fajnie, masa ciekawych vlogów. Można sobie popatrzeć, jak to ja pracuję sobie sami, poza YouTube'owaniem tutaj. To też jest naprawdę coś ciekawszego, zawsze coś innego. Ale no tak mówię, farming był, być i będzie moją główną grą. I czy wyczytałam się połowa z was mówi, że to jest po prostu, wziąłby się za coś porządnego, za jakiś porządny projekt, nie wiem, za jakieś może muzykowanie albo coś. Pewnie połowa z was, pewnie mówiąc te słowa mi przynajmniej wprost, nie będę tu co napisany wprost, pewnie myślicie, że pewnie zacząłem sobie tam muzykować trochę, tam trzy razy wrzuciłem jakieś fajne rzeczy. I po prostu dużo ludzi mówi, że myśli, że będę teraz nagle stanę się muzykiem i odejdę od całego mojego kolebki od gamingu. To nie tak działa, bo się trzeba trzymać jednego i robić ciągle to, robić swoje, jakby się klepać w minimum. Bo jeśli się zmienia, to że sami zmiany są, nie zawsze zmiany są dobre, powiem wam. To tak jak starsi ludzie nie lubią zmian, tak samo właśnie mój farming jest już moim starym contentem od początku, więc i on właśnie widocznie widzę nie lubi zmian, mój kanał. W ogóle moje YouTube'owanie nie lubi zmian, widzę, bo nie zawsze te zmiany zawsze fajnie wychodzą. Jedną dużą zmianą było to, że mam co piszcie w YouTube taką serię informacyjną. Nie ukrywam, fajnie mi to wychodzi, fajnie mi się to montuje, fajnie to wszystko. Chciałem zrobić jeszcze coś jak otwarte karty, ale nie wiem, czy to teraz czy w ogóle sens jest to robić, bo nie mam w ogóle teraz wenę do nagrywania i jednak nie chcę mi się tego w sumie teraz nagrywać.
A ja wolę sobie właśnie odpalić tego, jakieś tak grę i ponagrywać gry. No bo to mnie właśnie mnie bardziej właśnie radzi nagrywanie gier i to jest po prostu stricte trzymie się swojego planu, swojego przeznaczenia, jakie jest nagrywanie gier. A tak naprawdę YouTube'em się zainspirowałem dość niedawno, bo to pod koniec wakacji 2015, więc to nie jest aż tak daleko, nie? Nie są odległe czasy. No około już 5 lat mojej działalności stykło. Jakby nie patrzeć. I troszeczkę na tym YouTubie już siedzę i dzięki co piszcie YouTubie jestem zmuszony do tego, żeby śledzić co się tam dzieje na tym YouTubie i tak patrzę. Nie jest za dobrze. YouTube moim zdaniem mam nadzieję, że mnie po prostu YouTube nie zablokuje za to, że mówię teraz prawdę, bo to nie jest w sumie ten problem. Ale po prostu ja uważam, że YouTube nie idzie w dobrą stronę. Ja uważam jednak, że YouTube nie idzie w dobrą stronę, ponieważ promuje coś, co nie powinno być promowane. Dobra, rozumiem. YouTube pozbył się patologii, pozbył się tych wszystkich gocha 3 złote i tak dalej. Wszystko fajnie, naprawdę. To jest to akurat o tych kontentach też głównie mówię, które one w dużej mierze zżerały tym wszystkim mniejszym twórcom i ciutkę większym, średniej po prostu wielkości twórcom wyświetlenia i subskrypcji i po prostu czas na marne szedł, ponieważ taki sobie Magical czy ktoś tam puścił live'a, no i zaraz tam parę set tysięcy nawet jak nie do miliona, czy może nie, ale było na tym live'ie pogadać jak się po prostu katują, biją alkohol. Nie wiem, co w tym takiego naprawdę było wspaniałego, no ale wiecie, heszki, gimbaza i tak dalej, bo uderzył, nie? Kobiety i tak dalej, takie pierdoły. Moim zdaniem w ogóle YouTube nie idzie w dobrą stronę, tak czy jak naprawdę tak mówił, ponieważ no zamiast promować naprawdę, miał... Serafin kiedyś to mówił, że ma być odświeżona nowa karta na coś, nie ma być karta na czasie, tylko promowanie ma być takim specjalnym zakładką, taką promocją. Takie właśnie kanały jak moje, czy innych twórców mniejszych i gówno, YouTube nic nie robi w tym kierunku aż tak, widzę. Oni cały czas tylko cisną, wywalają na wyżyny tych, którzy po prostu to już znaczą na YouTubie, czyli tych tam 2 miliony subów, milion subów. Właśnie takie Kruszwilów, Frizów i innych tam YouTuberów, tych większych, wyższych sfer, tam od 100 tysięcy wzwyż. Na takim pułapie YouTube sobie działa i na takie kanały sobie YouTube postanowił promować. Zamiast właśnie też pomóc tym mniejszym twórcom, coś dla nich zrobić. Ponieważ moim zdaniem to jest gówno, a nie polityka tak naprawdę ta YouTube'a. YouTube prowadzi naprawdę dziwną politykę coraz bardziej. Ją zmienia na gorszą. Dobra, te akta jeszcze nie są jeszcze aż tak złe, ale uderzają też troszeczkę twórców. Ponieważ, no nie może, na przykład dodałem sobie muzykę stricte, która była przeznaczona do tła w filmie, a okazuje się, że YouTube mi po 24 godzinach postanawia 2 filmy wyhaczyć w nich prawa autorskie, mimo że muzyka dodawana jest. Teraz staram się w miarę dodawać nazwy utworu, chociażby czy linki, czy cokolwiek co jest, będzie zaznaczenie, chociaż podkreślenie tego, że to w ogóle, że dodałem to, że to nie jest moje i tak dalej. Jednak dzieło, ta muzyka, czy cokolwiek innego, co dodaję do tego mojego filmu. I szczerze mówię wam, że dzisiaj naprawdę rozwinąłem ciekawy temat i jakbym chciał, to bym mógł o tym nawet kiedyś na żywo mogę powiedzieć, bo tak troszkę długo mogę powiedzieć. No i odcinki takie coś nie fajnie wygląda. Ale jestem naprawdę przekonany, że YouTube kiedyś może przez takie właśnie promowanie, przez takiego gówno kontentu może faktycznie kiedyś upaść. Bo dużo YouTuberów teraz właśnie mówi, że YouTube umiera, YouTube upada i po prostu gdyby nie YouTube to i dużo właśnie widzów pod Q&A każdego z tych YouTuberów zawsze zadaje pytanie. Chyba co Q&A u jakiegoś YouTubera to jest pytanie, co gdyby nie YouTube, co byś robił gdyby nie YouTube. Dlatego właśnie chyba te pytania się rodzą już z tego, że dużo twórców już wie o tym, że może być
No to jest lada chwila, moment, od, tak, wstyknięcie palcem może nagle platforma YouTube zniknąć, ponieważ sama siebie może przez swoją, nie tyle co lekkomyślność, ale przez swoje po prostu złe prowadzenie samej tej platformy, bo sami nawet nie wiedzą, jak działa ich własny algorytm wyświetleniowy i tak dalej, dlatego właśnie tworzą coś i potem sami nie wiedzą, jak to działa. I dlatego właśnie cierpią tym młodzi twórcy, ponieważ algorytm, który sami stworzyli, nie wie, i sami nie wiedzą, jak ich własny algorytm wyświetleniowy i w ogóle ten ogólnie statystykowy algorytm działa. I to jest bardzo złe. Moim zdaniem YouTube prędzej czy później sam się wyeliminuje z gry, ponieważ jest dużo teraz innych platform podobnych, YouTube'ów pochodnych i naprawdę one przewyższą kiedyś na pewno tego. Znaczy YouTube ma teraz takie coś, że on może nie jest w stanie się go przebić, ponieważ ma dużą siłę, ma dużą moc przebicia. No ale końcem końców jaka dużo teraz osób streamuje na Twitchu, na innych tych, ale teraz dużo wraca też w sumie do YouTube'a, do streamowania tych YouTuberów Twitchowych, ale jeszcze są jeszcze na Twitchu. Starzy wyjadacze Twitcha i powiem wam, że naprawdę ja jestem zaszokowany sami to, co widzę na YouTubie, jakie tam rzeczy można zobaczyć, po prostu się nie da odpisać, takie głupoty czasami są i taki po prostu dzieciak sobie chodzi, a obejrzy sobie YouTube'a, no i widzi jakąś tam głupotę czy cokolwiek innego, haha, powtórzę to. Dużo właśnie wypadków i dużo takich właśnie zdarzeń dziwnych i troszeczkę niefajnych właśnie, bo jak ten nastolatek co tego szczura obtygował wrzątkiem, powiem wam, może nie wiem, czy to płaka przez YouTube'a mu coś sięgnęło, czy po prostu tak, ale na pewno to nie było normalne. Nie uważam, że YouTube powinien naprawdę troszkę bardziej uważać to co promuje i to, co po prostu daje na główne, jakby naproponowane, czyli na główną stronę tak naprawdę YouTube'a, ponieważ no wchodzi sobie taki Kowalski, czy taki Janek, po prostu Janek sobie, dajmy sobie weźmy tego Janka, Janek, żadnego Janka nie będzie, to jest wiele przykład. Janek sobie wchodzi, patrzy, ale fajny film, obejrzę sobie, a tam coś jakieś, nie wiem, jakieś zimne rzeczy naprawdę się tam dzieją, które mu może tak, a może nie. Człowiek, bo każdy człowiek jest inny, każdy inaczej odbiera dany content, daną rzecz. Nie daj Boże mu jeszcze ten film jakiś dany zryjebanie i nie zacznie robić jakieś głupie rzeczy. Potem rodzice mają problem z młodymi, ponieważ sami naśladują swoich twórców. Tylko żeby właśnie jak już naśladują, to żeby naśladowali jakby powiedzieć dobrych twórców, tak żeby po prostu i też dobre zachowania, bo przeważnie na przykład twórcy na przykład jak robią jakieś eksperymenty, mówią, że raczej lepiej nie powtarzać. To nie jest tak, że no lepiej nie powtarzać, ale ja sobie powtórzę, haha, zrobię sobie taki fajny, bo zrobię taką prankę mamie. Nie, jak jest wyraźnie YouTuberzy nie mówią sobie to po to, żeby po prostu było hahaha, bo nie róbcie po prostu to, bo tak potrzeba do filmu. Oni nie mówią tak, że tylko na potrzeby filmu, ale żeby YouTube nie zablokował monetyzacji, to już jest swoją drogą, ale to jest też mówione do tego, żeby dotarło do was ludzie w końcu. Jeśli zapiszę sobie ogólnie grę, żebym to coś nie... Ja sobie wolę sobie tak zawsze 3 razy na pewno się zapisać. Żeby w końcu coś dotarło do was ludzie, żeby nie robić tych pewnych, nie wiem, eksperymentów niebezpiecznych czy tak dalej. Szczególnie to mówię tutaj do osób takich tych młodszych, nie? Bo to oni najbardziej są podatni na takie tego typu produkcje na tym, jak to mówię, kanale czy tej platformie, o. Platforma YouTube karmi młodych takimi naprawdę rzeczami, że po prostu ja jestem sam w szoku, co można sobie tam zobaczyć. Czekajcie, jest to tylko po prostu, jeszcze zobaczę teraz, co by można, wiesz, ja sobie ogólnie kupię to, co trzeba, sobie to, co trzeba.
Dobra, czekajcie, teraz tak, co ja tam miałem kupić? Kupić miałem siewnik. Tak, kupuję siewnik do kukurydzy, jak już pewnie ktoś się domyślił, a jak się nie domyśliliście, no to... Teraz tak, co ja tam miałem kupić? Które to było? Kubota? Nie. 4,5? Nie. Ale ten chyba to miał być. Ale... To jest C4, ale on jest... on jest tam gotowy, czy... Chyba nie trzeba do niczego. Dobra, na razie kupujemy. Dobra, transakcja przetworzona. Ok, zapiszę, żeby nie będzie czego by zlagowało. Dobra, ja sobie ogólnie lecę zobaczyć, bo coś mi się tu nie podobała, ta miniaturka tego. Chyciło laga. No bo jak ktoś tak się biegnie. Dobra, zobaczymy, ale to jest... O, przepraszam, kurde, uderzyłem na mikrofon, przepraszam, przepraszam. A, są, dobra. A się zastanawia się, czy w ogóle on ma jakieś koła, czy co? A, przepraszam, że otworzyłem piłę. A patrzę, czy on ma w ogóle jakieś koła i tak dalej, kurde. No i... Aha, on jest jeszcze rozkładany, to są chyba te jeszcze rozkładane. To było 6, 6, 4, jakoś 6 czymś, nie? No, elegancko. Fajnie, naprawdę. Jak to jest Gaspardo? Gaspardo są naprawdę fajne siewniki kukurydziane. Tyle nie wiem, czemu się tak dzieje, że sami się przestawiają te kombajn, jak nic innego. Dobra, ja sobie teraz biorę mojego Deutschfahrera i lecę po tej mojej Gaspardo. Aha, i jeszcze sobie czy przydałoby się, bo tak. Teraz siano żniwiarki. Nie. Tak, czy tak? Teraz tak, do case'a by się przydało jakiegoś. No może byłoby tego... No to kupić, no bo nic na nic mniej innego nie jest w sumie. A tą ile? Ona jest 3-metrowa. Ale to zawsze coś, nie? No, nie będziemy wydawać pieniędzy. Może być czerwona, w sumie idealnie kolorystycznie pod mojego Casiora. Chyba następny zakup to będzie większy kombajn. I większe przystawki do niego. Dobra, lecimy sobie jeszcze po... Bo jest tak, idealnie dzisiaj 30-minutowy odcinek. A ja sobie nie lecę po teraz po mojego... Gaspardo. No i myślę, że na następnym odcinku będą siewy, ale tym razem już sobie polecimy kukurydzę, siewy kukurydzy, a potem może jakieś jeszcze, nie wiem, myślę, że sobie jakieś dwa pola machniemy kukurydzy i potem coś jeszcze innego możemy najwyżej machnąć. O, tutaj jakieś lagi łapie strasznie. Coś, może ta woda po prostu, te animacje wody, wiecie? Dzisiaj taki naprawdę dość długi odcinek, no ale wybaczcie, no ale dawno, dawno byśmy takiego odcinka nie mieli ciekawego, jakim jest naprawdę taki temat, jaki dzisiaj poruszyłem. No, w sumie to wypowiedziałem się mniej więcej, co miałem powiedzieć. Ja uważam, że to taki właśnie jest, niestety. Nie powinno być naprawdę takich rzeczy, no, nie powinno być, nie powinno być, naprawdę. Dobra. Dobra. Czy z nawozem może? Lala. No, ogólnie zostało nam 7000. No i troszkę się wykosztowaliśmy. Ale właśnie jakby wykosztowaliśmy się, jakby to powiedzieć, w dobrej sprawie. Gdyż teraz będziemy mogli sobie spokojnie kukurydzę troszeczkę zarobić. Ja sobie przystawkę już przywiozę chyba poza odcinkiem, ale przystawkę chyba wszyscy tam widzieliście tu. Jak idealnie nad barierkami. Szeroki zapewne całą drogę. Te belki tak troszkę wystają.
No i dam 30 minut, jak będzie, jak dojadę na gospodarstwo. Ja w sumie nie będę odczepiał od tego, kultywator się przyda właśnie, tamto pole musimy 15, dobrze pamiętam, 15 trzeba jeszcze uprawić, bo właśnie ją dzisiaj skończyłem orać, nie, wczoraj wieczorem skończyłem orać, resztę tego pola, tamtej 15. No i co mordeczki, tak się prezentuje nasz nowy nabytek, siewnik do kukurydzy, Gaspar do 6-metrowy ponad. Naprawdę, zostawcie łapki w górę, komentarzyk i oczywiście subiki, aby nie przegapić, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego nowego odcinka. Ja wam dziękuję za uwagę, do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!